Dzień dobry, moje drogie bliźnięta. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na lato. Jakiś czas temu przygotowałam film, który jest wstępem do tych czytań, więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, co będziemy omawiać i w jaki sposób, to zapraszam, odsłuchajcie ten filmik. On trwa dosłownie minutę. Dobra, zaczynamy. Karty, które w tej chwili nie są mi potrzebne, które będę wykorzystywać później na Vimeo, odkładam na bok. A tutaj zapoznamy się z energiami ogólnymi. Bliźnięta, okres letni. Kochankowie nas podzietali, cóż mogę powiedzieć? Dużo miłości mam nadzieję, tego Wam życzę. Okej, bądźmy asertywni, szczególnie jeśli mamy dokonać jakiegoś wyboru. Ja zawsze powtarzam, że w energii karty kochanków 80% emocje, 20% ten zdrowy rozsądek, dlatego że tam dla mnie czasami coś się kryje. I żeby nie dać się tak pochłonąć całkowicie, to jednak dobrze jest, słuchajcie, po pierwsze przyjrzeć się sprawom, zbadać sobie dokładnie, zachować trochę takiej świadomości logicznej, nawet jeśli nasze serce się wyrywa i pasja, i chemia, i wszystko. A tutaj pierwszą kartą, która nam się pokazała, jest energia siedmiu buław. I to jest, słuchajcie, taka sytuacja, w której trzeba będzie zająć stanowisko. Absolutnie. Bronić tego, co wasze, jakiejś pozycji, jakiegoś swojego zdania. Część z was, słuchajcie, pozycji w pracy, część z was pozycji w domu, część z was no, tego, co jest dla was ważne, tak? Chodzi o to, żeby twardo trzymać się ziemi. Zobaczymy, co dalej. Bardzo twardo. No, a później energia karty gwiazda. Część z Was ma ze sobą spod znaku wodnika do czynienia lub kimś, kto ma wodnika mocno osadzonego w swoim horoskopie. A tak najnormalniej w świecie, jeśli chodzi o ogólne energie, to myślę sobie, że możesz się poczuć się bosko beztrosko, pełne nadziei, pełne optymizmu, pełne wiary w przyszłość i stąd właśnie przede wszystkim taka potrzeba obrony tego dobrego, tego wszystkiego dobrego, co wokół Was, może w ten sposób, bo ciężko do tego dochodziliście, dochodziłyście, to jest Wasze, nikt nie powinien Wam tego zabierać. A po drugie, to jak już tak odpływamy i czujemy, że jesteśmy na właściwej drodze, i że jest cudownie i przyjemnie i miłośnie, to czasami jednak warto stanąć tak, wiecie, na ziemi twardo, prawda? I spojrzeć na inne rzeczy, spojrzeć z innej perspektywy może. Okej, piątka buław, ale odwrócona. Ja nie czytam odwróconych kart, ale ją tutaj zostawię. Ona w takiej pozycji nam się pokazała, więc nie będę nic zmieniać. Zostawię tutaj też tych kochanków. Okres lata. Cóż mogę powiedzieć? Okres rozmarzenia. Duża dawka szczęścia, szczególnie w pierwszej połowie, moim zdaniem. Chęć dania drugiej szansy jakiejś osobie, jakiejś sytuacji, ale też wielka wiara w siebie, wielka wiara w swoje własne możliwości, chęć odrodzenia się po jakimś trudniejszym okresie. A bycie szczerym ze sobą, bycie sobą, tak bym powiedziała. Unikanie trudnych sytuacji. Dlaczego? Dzięki własnej mądrości, dzięki sprzyjającym Wam przychylnym osobom, które są w Waszym otoczeniu, absolutnie. To jest tak, że tutaj w szóstce mieczy, to jest najprzyjemniejsza z kart mieczowych, jedna z przyjemniejszych w każdym bądź razie. Uważam, że to jest jakby droga do lepszej pozycji Waszej, tak? I czasami coś za sobą zostawiacie. Może tutaj dochodzicie do wniosku, mamy tu energię sądu,
będziecie szczere ze sobą wobec swoich potrzeb, że chcecie uspokoić przeszłość, coś musi zostać po prostu za wami, dlatego że to już nie jest ten moment, to już nie jest jakby wam potrzebne w tej chwili i to są wielkie arkana, więc to może być duża sprawa. I później po prostu przechodzicie do dzieła, tak? W drodze do lepszej pozycji w swoim życiu, w drodze do lepszego życia, prywatnego, zawodowego i zostawiacie coś za sobą i nie wracacie już tam, tak? Po przemyśleniu dodam jeszcze, że możecie nawet uznać, że to w zasadzie, co tak długo być może was trzymało, albo tak długo zwlekaliście z dokonaniem zmian, było jedynie balastem. I powstrzymywało was przed po prostu czymś lepszym dla was. Macie też energię karty Eremity. Osoba spod znaku Panny nam się tutaj pojawia. A i odwróconą piątkę buław. I teraz sobie myślę tak o tym eremicie, słuchajcie, że to może być taki moment na przełomie sierpnia i jakby wchodząc we wrzesień. Dla was ważny, dlaczego? Dlatego, że znaczy on się nam też tutaj pięknie ułożył akurat wtedy, kiedy powiedzmy sobie zaczyna się sezon panny. Natomiast to jest ogromna mądrość, którą mamy w sobie, tak? Poszukiwanie własnej drogi. Dalsze poszukiwanie dalszej drogi. To bycie samemu pozwala nam łatwiej zrozumieć siebie, tak? By poczuć się komfortowo ze sobą. Po prostu. Znaleźć mądrość własną. Możecie dzielić się własną wiedzą z innymi. Możecie kogoś nauczać też później, jak już wrócicie do społeczeństwa, ale nie będziecie chciały na pewno się kłócić z nikim o nic, to od razu powiem. Zrobicie to w sposób absolutnie używając swojego autorytetu, powiedziałabym. Nie będzie wątpliwości, kto ma rację. Chociaż może nie zawsze o rację chodzi, albo może inaczej, nie będzie wątpliwości co do tego, że wy i wasza mądrość jakby no, jesteście w tym momencie na przodzie całej sytuacji, jakiejś trudnej, która wydawałaby się być kłótliwą, jakąś dyskusją, jakimś konfliktem zewnętrznym, tak? Dzięki własnej mądrości, własnemu doświadczeniu jesteście w stanie ogarnąć jakąś zadrę, tak bym powiedziała. To jest też energia, w której patrząc w to światło, może zechcecie poszukać po prostu jakiegoś wyższego celu dla siebie. I później stwierdzicie, że o pewne rzeczy nie warto walczyć i nie warto się szarpać. I dlatego ta piątka buław jest odwrócona. Że nie ma sensu po prostu. Szkoda zdrowia, szkoda energii, szkoda gdzieś tam waszego w ogóle zaangażowania, tak? Tylko, żeby nie było tak w piątce buław, że będziecie mieli gdzieś tam taką tendencję, bo to jest, ona jest odwrócona, do tego, żeby unikać tego, unikać jakichś konfliktów, bo nie zawsze to jest dobre, bo to znaczy, że jeśli unikamy celowo konfliktu, dlatego, że się jakby czujemy lęk w jakimś tam znaczeniu przed osobami na przykład, które niekoniecznie mają rację, tak, ale czujemy przed nimi lęk, to i zatajamy własne zdanie, to szczerze mówiąc, to może też powodować, słuchajcie, że te osoby w jakimś tam znaczeniu prędzej czy później będą nam chciały wejść na głowę. Więc dzięki tej mądrości własnej, moim zdaniem, jesteście w stanie wycyrklować gdzieś tam i znaleźć absolutnie najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, w której będziecie. Bo będzie jakaś różnica zdań, tak? Absolutnie. Może spowodowana właśnie tym, że wy chcecie dokonać zmian we własnym życiu i będziecie się do tego przygotowywać. Tutaj tak jakby, słuchajcie, chcecie startować z nowym kątem i iść w nową stronę. Macie do tego duże zaufanie, tak? Część z was chce założyć nowy związek. Znaczy chce założyć nowy związek. No, chce wybrać nową miłość. I ma do tego duże zaufanie. Natomiast ten wybór będzie powodował jakieś konflikty wokół was. Jakieś nieporozumienia dookoła was. Energia sądu też, słuchajcie, mówi o tym, że niezależnie od tego, jak tutaj będzie trudno może w tych, przeprowadzić te zmiany, to po pierwsze, to jest taki czas, w którym
Kończycie jakąś sytuację, która dla Was wcześniej była trudna. Teraz jesteście pełni wiary, pełni optymizmu, tak? Odchodzicie w nowym kierunku. Pamiętajcie, że macie koło siebie ludzi, którzy absolutnie Wam sprzyjają. Ojej, słuchajcie, trudne czytanie w gruncie rzeczy, szczerze mówiąc. Wymagające. To są wymagające energie. Szczególnie jakbyś tam, bo tu jest ta podróż do lepszego życia, ale mam wrażenie, że ona was dużo kosztuje i dużo kosztowała. I dużo kosztować będzie. Tak jakby wy chcecie odejść, już niezależnie od tego, co będzie, od jakiejś sytuacji zawodowej, domowej, związkowej, bo wybrałyście coś innego i tam czujecie się bardziej związani, tak? Natomiast sytuacja polega na tym, że nie jest Wam łatwo zostawić to wszystko za sobą. Tak jakbyście chciały uniknąć jakiegoś konfliktu, natomiast ja nie wiem, czy będzie to możliwe. Zobaczymy, co pokaże też Wimio, tak? Więc no, bardzo ciekawe, bo niezależnie od wszystkiego, to słuchajcie, w moim odczuciu, pomimo wszystko może, pomimo wszystko, dużo optymizmu w Was jest do tego nowego. Tak? I to moim zdaniem będzie Was napędzać. Czy to jeśli chodzi o zmianę współpracowników, czy to jeśli chodzi o zmianę zawodu, o zmianę pracy, o zmianę związków, o zmianę partnera, o jakąkolwiek zmianę, o jakąkolwiek zmianę tu, o odrodzenie siebie, o podróż w lepszą stronę dla siebie, to nie będzie łatwa zmiana. Natomiast łatwiejsza dla Was o tyle, że Wy w moim odczuciu będziecie czuć ten niezwykły optymizm. Że to jest jakby ta droga, którą ja chcę obrać. Ja tak czuję, ja to czuję, tą sytuację, i ja w tym kierunku będę podążać. Zobaczymy, co pokaże Wimio, i zobaczymy, co pokażą filmy na kolejne miesiące. Nie wiem, na co się szykujecie, szczerze mówiąc. No, część z Was, bo tu mamy ósemkę kielichów przy trzech monetach. No, odchodzi z jakiegoś zespołu, tak? Z pracy na przykład. Część z Was odchodzi z relacji. Odchodzi od kogoś. I to też jest takie odejście, że jakby wy długo moim zdaniem o tym myślałyście i się do tego przygotowałyście, bo ósemka kielichów ona się nie bierze znikąd. Ósemka kielichów prowadzi nas przez wszystkie kielichowe stany i w ósemce mamy serdecznie dosyć już. I czasami nawet może nie jest tak, nie to, że mamy dosyć, ale już czujemy, że nie możemy znieść tego miejsca, w którym jesteśmy. Po prostu. I czujemy, że po prostu jest coś nie tak i koniec. I najgorsze jest, znaczy nie najgorsze. Najtrudniej jest dlatego, że dusza nas pcha w tym nowym kierunku. I obawiam się, że ona nie przestanie gdzieś tam dawać o sobie znać, dopóki jakby no nie zacznie się tej nowej podróży. A tu jest nowa podróż dla Was. Okej? Okay? No dobra, bliźnięta. Interesująco. Zapraszam na Vimeo. Pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.